Dobry wieczór, mili moi. Mili moi. Moi mili. Dobry wieczór. No, trzeci dzień. Znaczy drugi dzień w sumie Ramadanu. I głodujemy. Nie wszyscy na potęgę, a niektórzy tak. Dzisiaj w pracy się przyglądałem... muszę mówić głośniej. Dzisiaj w pracy przyglądałem się właśnie tym moim współpracownikom, którzy obchodzą Ramadan tak bardzo ściśle. Kurwa, szkoda mi ich naprawdę. Dlatego, że ja tak jak powiedziałem, ze względu na cukrzycę, bo taki jest prikaz, religijny, że poszczenie w Ramadanie nie może szkodzić twojemu zdrowiu. To znaczy, jeżeli twój post miałby tobie jako człowiekowi zaszkodzić, z takich powodów, na przykład, nie wiem, jak kobieta w ciąży, jak ktoś, kto jest chory, tak jak na przykład ja, znaczy chory, ma cukrzycę, nazywam tego chorobą, tylko przypadłością, lub jakiekolwiek inne przypadłości, których post może po prostu zintensyfikować, to jest tak naprawdę działanie na swoją własną szkodę, czyli sprzeczne z zamiarami Boga. Więc tak naprawdę poszczenie w takich sytuacjach byłoby właściwie grzechem. Więc nie. Więc ja tak jak powiedziałem już na samym wstępie wcześniej w tym filmiku o Ramadanie, że ja rezygnuję z wielu przyjemności. Nie jem słodyczy, nie słodzę sobie herbaty, nie piję napojów słodkich, tylko wodę taką zwykłą z kranu sobie nalewam do szklanej butelki i taką do pracy zabieram ze sobą, bo mamy dobrą wodę na wsi w kranie tutaj. Nie kupuję tej plastikowej butelkowanej rzadko. Ale no, ograniczam wiele rzeczy, nie jem mięsa, nie no, takie proste posiłki bardzo. Na przykład drugi dzień jem rzecz, którą sobie ugotowałem jeszcze w niedzielę wieczorem. Nie będę wam pokazywał, jak gotować, po prostu wam powiem, jak to się robi. Najzwyklejszy w świecie makaron spaghetti. Może być inny makaron, może być penne, mogą być świderki, może być jakikolwiek inny makaron. I do tego zrobiłem sobie sos. Kupiłem sobie pieczarki. Pieczarki sobie podsmażyłem na patelni. I do tych podsmażonych pieczarek dodałem ser topiony i ser żółty potarty i śmietanę. I to sobie tak zagotowałem. Gotowało się to chwilę i zrobić taki sos śmietanowo-pieczarkowy. Dałem trochę ziół prowansalskich, trochę oregano, sól, pieprz do smaku. I no i takie coś sobie jem od dwóch dni. To sobie zrobiłem sam dla siebie. Mama tam się żywi swoimi rzeczami, bo ona sobie w polskim sklepie była na zakupach, więc zrobiła zakupy, nakupiła sobie różnych ciekawych rzeczy, typu na przykład tymbaliki albo takie rzeczy. Więc żywimy się teraz troszkę osobno. Ale tak patrzę, bo wiecie co, razem z Ramadanem od poniedziałku zaczęły się w Wielkiej Brytanii upały. I jak się tu już mieszka kilka lat i przyzwyczai się człowiek do tego, że jest po pierwsze duża wilgotność, że często pada deszcz, że temperatura raczej oscyluje w granicach 18-17 stopni. A teraz mamy tak, że dzisiaj rano, jak wychodziłem z psem o godzinie 7 na spacer, szliśmy do lasu, to już na termometrach było 22 stopnie, a w ciągu dnia było prawie 30 w Birmingham. To są straszne temperatury dla nas. Straszne. Plus do tego dochodzi ogromna wilgotność powietrza. Także jest jak w saunie, po prostu wszyscy chodzą spoceni. I tak patrzę na tych moich braci w wierze w tym biurze i mówię o muzułmanach, którzy pracują ze mną. Ci, którzy tak restrykcyjnie obchodzą Ramadan, czyli nawet nie zwilżają gardła, nie żyją gumy, niczego cały dzień. Jest mi ich po prostu szkoda. Dlatego ja mam ze sobą kanapkę, którą sobie jem na lunch teraz, taką skromną kanapkę, to jest kawałek chlebka takiego. Kupuję sobie taki chleb w piekarni, którą mam po drodze. To jest piekarnia taka muzułmańska też. Pszenny chlebek taki, wygląda jak taka duża polska buła. I do środka wkładam sobie dwa plasterki sera żółtego i smaruję sobie to ketchupem, żeby było trochę mokrego. Taką mam kanapkę do pracy, skromną, ramadanową, ale idę ją jeść na zewnątrz. Gdzieś idę i siedzę sobie, bo tam, gdzie teraz pracuję, mamy taki skwer przy biurowcu, gdzie można się schować między krzakami na ławce siedząc i tam też sobie popijam wodę, żeby nie robić im przykrości. Podziwiam ich wyrzeczenia, naprawdę.
Postkomentum mamy dzisiaj. Tak, dzisiaj mamy postkomentum. Postkomentum 37, już zdążyłem sprawdzić przed wejściem. Zaczynamy od tego, na czym skończyliśmy, tak? A skończyliśmy ostatnio na Morrisonach i na takich rzeczach, na halalu, na jedzeniu halal, które się wdarło w nasze życie. Czekajcie, bo muszę znaleźć te wpisy, które chciałem polecić. A tak, o tych reklamach też mówiłem, że się też wdzierają tymi plikami cookie w nasze życie. I Vieira 2007 Ify. Dlaczego ty chłopie albo kobieto, bo nie wiem kim jesteś, z płci, masz taki skomplikowany nick, aczkolwiek interesujący. Piszesz do mnie, że to o czym mówisz odnośnie wyświetlania reklam nazywa się w branży remarketing. To podstawowy trend obecnie, jeśli chodzi o targetowanie reklam. Ja w ogóle nie będę całego wpisu czytał, no fajne przypomnienie mnie, ja w marketingu pracowałem jeszcze w Polsce lat 15, więc trochę o tym wiem, ale fajnie, że to przypomniałeś i fajnie, że napisałeś w taki bardzo przyjemny sposób. To jest moje postkomentum poprzednie, ta z niebieską koszulką, 36. I piszesz mi Vieira 2007 IFY o tym, żeby czyścić sobie komputer C-Cleanerem. No wiesz, że używam tego programu już od kilku lat i po pierwsze jest darmowy, po drugie jest fajny i bardzo intuicyjny. Polecam wszystkim tak na w ogóle. Atla Rock, jakiś może nie nowy widz, ale widz, który się dopiero teraz objawił. Piszesz, w następnym odcinku może poopowiadasz trochę o różnicach pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami. Tam mieliśmy dyskusję taką, że... Czekajcie, bo się do gazety przykleiłem. Mieliśmy dyskusję taką, że... A Olivia Olsyk, moja ulubienica w ogóle, kolejna, pod spodem napisała ci komentarz i różnica między sufitami i buddystami, a ja odpisałem, że różnica pomiędzy serem Mazdarem a serem esdamskim, bo tak naprawdę to są takie różnice. Wszyscy jesteśmy ludźmi, i chrześcijanie, i muzułmanie, i jakakolwiek inna religia. Tak długo, jak długo podążamy za sercem, za tym, za czym mamy podążać, czyli... Nie mówię tu o przykazaniach Bożych, bo to... Wiecie co, ja mam stosunek taki sam do Koranu, jak miałem do Biblii, to znaczy taki bardzo... Ja nie podążam za tą księgą w takim sensie, że bezkrytycznie podchodzę do wszystkiego, co jest tam napisane. Absolutnie nie, właśnie dlatego jestem sufitą. Wręcz przeciwnie, ja krytykuję bardzo wiele rzeczy. I to bardziej chyba w Koranie teraz, niż jeszcze wcześniej w Biblii, jak jeszcze byłem wyznawcą chrześcijaństwa. Krytykuję bardzo dużo. Tam zresztą później są pytania o to, czy Bolo oczywiście mnie zapytał, tak, mój ulubiony Bolo S, o to, czy jem świninę. Nie jem i jak już mówiłem wcześniej, nie jadłem świniny na długo, zanim w ogóle poznałem, co to jest islam. Z różnych powodów. Też tam mamy fajną rozkminę o masturbacji, tak, ani AI, o masturbacji w trakcie Ramadanu. Ja wyjaśniłem w odpowiedzi na ten wpis, to jest moja pogadanka o Ramadanie, gdzie pyta Ania Hani o to, czy kobieta w Ramadanie może się masturbować. Według zasad Koranu, według zasad Ramadanu, tak, ponieważ tam jest mowa tylko o tym, żeby mężczyzna nie dopuszczał do wytrysku. Więc w zasadzie mężczyzn obowiązują ograniczenia ramadanowe. Czyli zero masturbacji, zero seksu. Trzymamy, nie? Jakiś miesiąc. Damy radę. No. A i tutaj właśnie jeden z komentarzy właśnie Ani piszesz o tym, jak że kobiety jednak mogą. Czyli jak dobrze rozumiem, szariat to jest taka kultura stworzona o pewną interpretację Koranu, czy tak? Bo napisałem, że szariat a Koran to są dwie różne rzeczy. Było pytanie o usuwanie łechtaczek. To jest obrządek kulturowy wywodzący się z Afryki. To nic na ten temat ja nie słyszałem nigdy. Żeby zasady religijne islamu mówiły o tym, że należy usuwać łechtaczkę dziewcząt. Jakaś bzdura kompletna. Nie. I to pytanie... Szariat jest prawem opartym rzekomo na Koranie, stworzonym długo po tym, zanim jak Koran został objawiony.
Ja do dziś mam ja cały czas mam wątpliwości, zresztą my sufici mamy wątpliwości, dlatego jesteśmy sufitami. Że ten Koran, który teraz trzymamy w rękach i czytamy, to jest tak naprawdę wierna kopia tego, znaczy wierna kopia, że to jest wierne odtworzenie tego Koranu, który został przedstawiony prorokowi przez anioła, archanioła Gabriela. Patrząc na zasady, można mieć wątpliwości. Piotr Dud 4537 ów 5. Skąd wybierzecie te niki w ogóle? To nie jest krytyka, tylko mnie czasem trudność sprawia czytanie tego. Piszesz mi, że fajnie wyglądam w niebieskim. Wiem, ale podziękuję. To nie było złośliwe. Po prostu wiem, ale podziękuję, bo lubię niebieski. Są moje dwa ulubione kolory, to jest zielony i niebieski. Zawsze. A tak, tutaj Andrzej Malin, też jakiś widz nowy, który się wypowiada, piszesz do mnie właśnie w moim postkomentum ostatnim, że się zgadzasz, że przez narzucanie i promowanie w pewnym sensie społeczności gejowsko-lesbijskich część ludzi nie akceptuje ich z tego powodu. Tak, i cały czas będę to mówił. Tak naprawdę wszystko, co robią środowiska LGBT w sensie obycia organizacjami mniej lub bardziej prospołecznymi i promowanie tego na siłę robią więcej krzywdy środowiskom gejowsko-lesbijskim niż korzyści. Tak, taka jest prawda dla mnie. Robią więcej nam krzywdy niż korzyści. Mohamed Makumba, czy podczas Ramadanu są też specjalne zachowania wobec niewiernych? Nie wiem, czy miałeś na myśli to, że będziemy teraz strzelać lub konstruować bomby? Nie, nie będziemy. Znaczy, mówię o muzułmanach, którzy naprawdę podążają za Koranem. Nie, nie będziemy. Nie będzie specjalnego traktowania niewiernych. Zresztą już wyjaśniałem kiedyś, ale wyjaśnię jeszcze raz. Według Koranu i według tego, co... Bo ja podążam bardzo za tym moim przyjacielem, który jest imamem, o którym wam opowiadałem. Który właśnie organizuje te medytacje wspólne teraz w czasie Ramadanu, na które się chodzę, wybieram i tak dalej. No co, kochani, się stało? Czekajcie, piesio. Co, słonko? Cały czas spałeś, a teraz przeszkadzasz. Poczekaj chwilkę. Zaraz poszczekamy razem, no. Uspokój się. Misia! No chodź po głaskę, no chodź. Co tu mam? Poczekajcie, bo on się coś złości. Co się złościsz? Ojej, bo nie, a nie zajmuję się tobą, tak? Misiu, zamknij się. Ja teraz nagrywam, kochanie, tu do ludzi mówię. No, nie przeszkadzaj serduszku. Za chwilę pójdziemy na pacieleciek, chodź tu. Chodź tu, kochanie, pogłaskam cię, no chodź. Za chwilę pójdziemy. No, zresztą właśnie jedna z ramadanowych obietnic moich to jest to, że dbam bardziej teraz o psa i jego rozrywki. Się rozbi surmanie w ogóle. O czym mówiłem? A, o tym moim przyjacielu, który jest imamem, który powiedział mi definicję niewiernego i tej definicji się trzymam, bo jest mądra dla mnie, fajna i zrównoważona. Niewiernym według islamu jest osoba, która nie podąża za słowem Boga. Nie ma znaczenia wyznanie. To jest pierwsza rzecz. Niewiernym jest również osoba, która doznała oświecenia w takim sensie, że zostało jej przedstawione Słowo Boże, a ona je celowo odrzuciła i podąża drogą zupełnie odwrotną. Taka osoba jest niewierna. Więc nie można mówić o tym, że według islamu niewiernym jest chrześcijanin, który regularnie się modli i podąża za tym, co wyznaje. Bo jest to sprzeczne z definicją niewiernego. Tą, którą słyszałem i która mi się bardzo podoba. Niewiernym jest osoba, która odrzuciła Boga, odrzuciła zasady i podąża drogą odwrotną niż ta droga miłości i podążania za Bogiem. A tak, o kleszczach pisze tutaj Turek Jach. Fajny nick w ogóle. Turek Jach, że sporo kleszczy. Wiecie co? Jakoś dziwnie zauważyłem, że chodzę z Hiltonem do lasu właściwie codziennie i on albo ma taką krew może przepijaczoną albo złą, że żadne kleszcze się go nie imają. Ostatniego kleszcza, którego wyciągałem z Hiltona, to był jakby szczeniakiem w Polsce lat temu, hoho, i jeszcze trochę. Jeszcze wtedy byłem młody, piękny i bogaty. Teraz mi tylko i zostało.
No, ani mi tu ładnie cytujesz Biblię, że nikt nie ma większej miłości od tych, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swych. To do mojej ramadanowej pogadanki numer jeden. Aha, w ogóle chciałem was uczulić na jedną rzecz, że i nie jest to robione w celu promocji kanału, tylko w celu tego, że są to moje takie bardzo intymne wyznania. Ramadanowe pogadanki są niepubliczne, będą niepubliczne, to znaczy nie będą w żadnej playliście na kanale i nie będą ogólnie dostępne na YouTubie. Będzie można w nie wejść tylko przez linka z mojej grupy. Tam będę umieszczał linki do ramadanowych przemyśleń. I tyle. No, tyle chciałem poinformować. Oczywiście musi telefon dzwonić, pies wcześniej gadał. To mnie chyba uczy cierpliwości wszystko. No, Przemek, wielgość mi, napisałeś fajną rzecz w sumie, że fajne mam przemyślenia i dzięki temu sam coś zrozumiałeś. Cieszę się tak długo, jak długo mogę komuś pomóc. Pytanie tutaj jest od Mr. Snow, taki nick. Twoja mama również jest muzułmanką? Jeśli nie, to czy miała problem z zaakceptowaniem twojej wiary? W końcu, jeśli jest katoliczką, to jej wiara mówi, że zostaniesz potępiony po śmierci, a raczej trafisz do piekła. Ja nigdy nie słyszałem od żadnego katolika takich słów. Naprawdę. Nawet będąc chrześcijaninem wychowanym w obrządku katolickim, nigdy nie słyszałem, chyba że byłem naprawdę wychowany wśród wyjątkowych ludzi, że innowierca zostanie potępiony po śmierci i trafi do piekła. Nie, moja mama nie jest muzułmanką, moja mama jest Świadkiem Jehowy. Co już mówiłem jakiś czas temu, więc takich dwóch odszczepieńców rodzinnych mieszka pod jednym dachem teraz. To też może wzbudzać kontrowersje, no i wzbudza w rodzinie na pewno. Przepraszam, ale ja mam kłopot z czytaniem waszych tych ników. Tankur Doraiba. Co myślisz o anime? Nic nie myślę, nie znam tego. Wiem, że to jakieś kreskówki japońskie chyba są. No i potem już reszta komentarzy odnosi się do śmierci mojego przyjaciela. Jest ich dużo i dziękuję wam w ogóle za to wsparcie, bo duże dostałem od was. I ciepłe słowa. Dużo przemyśleń też widzę. No bo jest dużo przemyśleń. Taki moja refleksja dzisiejsza rano była, jak się obudziłem bo pierwsze co robię rano, jak sobie robię herbaty, to zaglądam właśnie na YouTube'a, zaglądam na Facebooka, żeby zobaczyć, co się przez noc wydarzyło, jakie jest pokłosie, te głupie słowo, wczorajszych moich, wcześniejszych, dzień wcześniej nagranych filmików i tak dalej. I miałem refleksję, że to wszystko mi się może śniło. Że wiecie, jak się jest z kimś może dzień w dzień i tej osoby nagle zabraknie, to bardzo mocno czuć. A ja mam cały czas takie wrażenie, że Antony gdzieś tam jest. Że co prawda nie widzieliśmy się parę tygodni, ale za chwilę się znowu spotkamy. W wielu komentarzach jest mowa o tym, o tej kwestii samobójstwa. Ja wam powiem tak, ja miałem taki, znaczy nawet nie miałem ani chwili zwątpienia, natomiast jeden z moich bliskich innych przyjaciół napisał do mnie coś takiego, żebym się czasem nie obwiniał. Nie mam o co, ponieważ ja wiedziałem o tym, że on planuje coś takiego. On dużo o tym mówił, ale kiedyś do niego powiedziałem, siedzieliśmy razem w knajpie i gadaliśmy również o takich rzeczach. To kolejna z wielu nocy z Antonym przegadanych po prostu przy alkoholu, bardzo fajnie. Ja do niego w pewnym momencie powiedziałem, mówię, Antony, i tak sobie nie odbierzesz życia, ponieważ ja cię obserwuję. Młodszy nie. A on tak, ja to powiedziałem tak pół żartem, a on tak zupełnie poważnie na mnie spojrzał i powiedział, Michael, ale ja chcę się zabić i ja to zrobię. I zrobię to w taki sposób, że nikt mi w tym nie przeszkodzi. I to jest prawdziwa dewiza samobójcy, takiego, który chce się zabić. Remi de Fox napisałeś, dosyć osobisty i fajny, dziękuję za niego, wpis o swoich przemyśleniach na temat tego, jak kilka lat kiedyś zabił się samobójczą śmiercią twój wujek. Piszesz tutaj, czy powinniśmy udzielać pierwszej pomocy człowiekowi, który odebrał sobie życie. I tu, jak zadać to pytanie, czy powinniśmy udzielać pierwszej pomocy człowiekowi, który próbował odebrać sobie życie,
to już wiem, że jeżeli ktoś tylko próbuje, to już mówię jako psycholog teraz, jeżeli ktoś próbuje i pozwala się znaleźć, to to jest osoba, która najczęściej potrzebuje zwrócić na siebie uwagę, potrzebuje, jest w ogromnych problemach, być może w depresji, ale chce, żeby świat na nią w końcu zwrócił uwagę i żeby się ktoś tą osobą zainteresował. To jest krzyk rozpaczy o zainteresowanie. Natomiast prawdziwy samobójca nigdy nie pozwoli się uratować, w sensie zrobi to tak, że nikt go nie odnajdzie, zanim odejdzie. Wiem o tym. Doskonale wiedziałem też, że tak będzie z Antonem. No i refleksja taka końcowa tego filmu. Ja wiem, że jestem przygaszony, bo sam to widzę i czuję i zresztą nie klei mi się w głowie w ogóle rozmowa. Nagrywam dlatego, żeby nagrać, żeby w ogóle coś robić i przede wszystkim, żeby nie zawieść was, bo wiem, że wielu z was czeka na moje filmy, nawet jeżeli są idiotyczne i nie na temat i gadam o bzdurach, to i tak na nie czekacie, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Natomiast wybaczcie mi, ale nie mam najlepszego okresu teraz na twórczość. Natomiast taka refleksja, którą też dzisiaj mnie dopadła w trakcie dnia w związku z Antonem, była taka, żebyśmy... To było właściwie dla mnie. Nie... Możecie to odebrać też do siebie. Ja sam do siebie tak mówiłem. Ja mówię, Michał, skończ odkładać wszystko, czy część rzeczy na później. Bo tak sobie przypomniałem, ile razy w swoim życiu powiedziałem, nie tylko do Antonego, do wielu znajomych, którzy proponowali spotkanie, na przykład, o, chodź się spotkajmy w tą sobotę. A ja na przykład odpowiadam, wiesz co, w tą sobotę nie bardzo mi się chce, będzie jeszcze okazja. I tak dotarło do mnie, a co jeżeli tak jak teraz z Antonem, nie będzie już okazji. I moimi ostatnimi słowami mogło być do niego, chciał się spotkać, oczywiście tak nie było, ale gdyby chciał się spotkać, a ja mu powiedział, wiesz co, może za 3 tygodnie, może będzie wtedy okazja. Już nie będzie okazji. Więc nie odkładajmy, ja sobie tak dzisiaj powiedziałem, nie koniec z odkładaniem wszystkiego na lepsze okazje i czekania na lepsze okazje i na inne okazje i na inne terminy. Jeżeli coś się ma wydarzyć tu i teraz, to niech się wydarza tu i teraz. Jeżeli ktoś chce się spotkać, nie wiem, za 3 dni, to nawet jeżeli mam jakieś plany, to je zmienię, żeby się spotkać, bo nie wiem, czy się spotkam jeszcze w ogóle kiedykolwiek. No. I tyle. Tyle na dzisiaj, kochani. Postkomentum. Wiem, smętne, ale mówię, nie oczekujcie ode mnie entuzjazmu teraz. Entuzjazm odszedł na chwilę. Entuzjazm musi się odbudować. Wszystko się musi odbudować. Też muszę sam z sobą porozmawiać. To poważnie, bo... Właśnie ta sytuacja z Antonem i z tym, że odebrał sobie życie i z tym, że go zabrakło i z tym, jak ja sobie radzę, to jest w tej chwili duży test dla tego, co sam opowiadam innym. Bo szef z bez butów chodzi, się okazuje. Ja bardzo dobrze potrafię doradzać jako psycholog ludziom, a sam z pewnymi swoimi reakcjami, o których sam mówię, sam mam doskonałe metody na to, jak radzić sobie z odejściem drugiej osoby, a jest lekki kłopot z zastosowaniem tego w własnym przypadku. Więc teraz właśnie testuję na sobie swoje własne metody. I niech z tego wyjdzie coś dobrego. No, to pozdrawiam was, kochani. Zabieram psa na spacer, wezmę oczywiście kamerę. Może znowu będę mieć jakieś refleksje. Może niekoniecznie przy zachodzie słońca, ale tylko przed. Zresztą burza się zbliża. Czuć ją cały czas w powietrzu. Był Met Office, biuro meteorologiczne brytyjskie, zapowiadało dzisiaj burzę po tych upałach w nocne. A jutro znowu ma być gorące i ma być tak przez 2 tygodnie. W sumie fajnie, bo brakowało mi trochę lata. Tylko że to lato jest inne niż w Polsce. W Polsce jak są upały, jest sucho. A tu jest duża wilgoć i to już mówiłem na początku. I ta wilgoć jest wkurwiająca, bo tak naprawdę człowiek czuje się jak w saunie. A pranie wywieszone do ogródka, jeżeli nie ma wiatru, to potrafi spleśnieć po 2 dniach. Naprawdę. Bo jest taka wilgoć. Wilgoć plus wysoka temperatura. No i oczywiście wylęgarnia robactwa. No ale nie będziemy narzekać. Życzę wam udanego wieczoru. I fajnych przemyśleń. I nie miejcie do mnie żalu, że taki przygaszony trochę jestem, ale tak musi być. Zresztą na potrzeby tego filmu wykrzesałem z siebie trochę entuzjazmu. Poza filmem będzie trochę inaczej. No, to co? To tymczasem, kochani, do zobaczenia i usłyszenia. A co do pytań o różne filmiki, tak będą się teraz w trakcie Ramadanu pojawiały, bo jak będę mieć dni, w których będę właśnie jeździł na medytację wspólną do Birmingham, to nie będę miał czasu, żeby nagrywać. Wtedy będę zacząć stopniowo, będę wrzucał, to już to zaplanowałem wcześniej, ale nie mówiłem, tą całą serię, którą mam już z medytacją, będę wrzucał teraz w trakcie Ramadanu. To będzie taki Ramadan nasz wspólny.
No i oczywiście nie namawiam was do zmiany religii, tylko to taki, taki mój prezent ramadanowy dla was. A dla mnie ułatwienie, żeby nie nagrywać codziennie, jeżeli nie będę mieć na to czasu. Okej? To pozdrawiam was wszystkich bardzo czule, serdecznie dziękuję wam za to, że jesteście. I miłego wieczoru.